Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Dawid, jak dzisiaj oceniasz te skoki i kwalifikacje? Zadowolony z wyniku? No myślę, że tak. Tutaj przede wszystkim bardzo fajny dzień na skakanie i to takie bardzo przyjemne skoki były po prostu. Przy tej pogodzie aż się chce skakać. No do tego jakichś tam bardzo dużych błędów nie było, chociaż drobne się zdarzały. Ale myślę, że tak ogólnie można to zaliczyć pozytywnie ten dzień. Czy ten wiatr za mocno nie kręcił? Znaczy, no tam troszeczkę kręcił, ale tak jak tu Grzesiek pokazuje, za twoimi plecami tak kręcił. A Grzesiek się starał nam tam wypaczyć takie złe warunki, ale no, na szczęście mu się nie udało. Lubisz w ogóle tutaj TTZ Neustadt, ten obiekt, i tutaj skakać? Nie, całkiem fajna skocznia, bardzo przyjemna. Dużo spadu jest, gdzie lecieć. W dodatku, tak jak dzisiaj tutaj w tych treningach, mieliśmy takie całkiem fajne, równe warunki, bo tak naprawdę teraz dopiero w tych kwalifikacjach troszeczkę bardziej zaczęło wiać. To jest takie naprawdę fajne, przyjemne skakanie. Czujesz już troszeczkę znużenia tym sezonem, czy jeszcze masz ochotę i chęci do startów? Nie, ja żadnego takiego znużenia nie czuję. Wiadomo, że gdzieś tam po drodze się pojawiało takie zmęczenie fizyczne przez te wszystkie wyjazdy, ale no, na to też są sposoby, jakaś tam regeneracja, odnowa biologiczna i 2 dni odpoczynku i człowiek jest znowu w pełni sił, więc można dalej walczyć. Czy też czujecie trochę, bo w mediach głównie się mówi o nowym trenerze, o potencjalnych kandydatach, czy to jakoś na was wpływa, myślicie już o tym? Znaczy ja sobie tym głowy nie zawracam, bo tak naprawdę no, to jest decyzja sztabów, to jest decyzja związku narciarskiego. Więc nie widzę sensu w tym, żeby zawracać sobie po prostu w tej chwili tym głowę przede wszystkim. Po sezonie myślę, że jak będą jakieś tam sygnały, propozycje, czy ktoś będzie nas pytał o zdanie, to wtedy można się nad tym zastanawiać, a w tej chwili jeszcze mamy parę tych konkursów i na tym się musimy skupić. No to dzięki i powodzenia jutro. Dzięki.